ciemniej. Tam z tyłu nie szukaj, to jest porwane. To nagrywasz? No, przecież będzie. Że zaraz się kierownika piorkuje, będzie nagrane. Moja, wobec to pisuje Jelka. Moja. Słyszałeś, jest taka stacja paliw. Moja. Moja? No. To jest kryptoreklama. Przez Y napisane. Moja. Dla Stomilu. Także tam będziemy gonić wynik, bo będzie 0-1 do przerwy i po przerwie, jak Lech da, nie znam składu jeszcze, to się wpisze na 1-1 i Zieman pociągnie w końcu, witam pana trenera, i Zieman w końcu pociągnie na 2-1. Już się należy, bo to jest w tej chwili jest wybijająca się postać w tym zespole. Ja się samemu robię, więc się spiętnie, wiesz? No. Bo dopiero zmieści, nie? Jesteś rozluźniony. Czy masz swoją kartę cashback? A ty już masz swoją kartę cashback? Masz już swoją kartę? Ja mam. A ja już dostałem od cashback. Za promocję. Ze zwrotem od razu. Konto wypisywali pieniążki. Tatuaż widzę jest, gdzieś tam schowany. Ten nowy tatuaż. Zapraszam wszystkich na mecz, to wszyscy zobaczą. Na krótko wychodzę, specjalnie dlatego właśnie. Nie zmarzniesz? Nie, albo wiesz, albo wygląda, bo cię... Mało tego, jeszcze od razu 3 marca, czyli jeszcze możliwe, że tak tu jak któregoś roku, co jeszcze w świętej pamięci wyjeżdżał, 30 cm śniegu było, no i on zrobił pospolite ruszenie. Było ruszenie, musiał, tak, faktycznie. Tak, pamiętasz? Żeby, tak. A ja mówię, pojechałem z Litwińskim do klubu i proszę, żeby przełożyli to, żeby ten śnieg zostawili. Było odśnieżanie. Odśnieżyli ten, odśnieżyli śnieg i część zgarnęli trawy. A później na drugi dzień przyszło 17 stopni, jak dziś pamiętam, mrozu. I możemy pokazać Lech Moros. Dzień dobry. Chciałbym tylko raz powiedzieć, że wreszcie jestem, raczej byłem zawsze, tak prawdę mówiąc, ale w tej chwili po raz drugi odnowiłem uprawnienia, jeżeli chodzi o licencjonowanego speakera meczów piłkarskich, imprez sportowych przez PZPN. No i w tej chwili, jak sami widzicie, już o taką plakietką mogę prowadzić mecze bezpiecznie. Wszystkie mecze mogę prowadzić. Proszę ci tutaj nie podpowiadać, tak? Jakie mecze mogę prowadzić. Szczerze powiem wam, fajne spotkanie, 4 dni intensywnego szkolenia, ale jestem tak bardzo pozytywnie naładowany, że mam nadzieję, że w tych najbliższych meczach będziemy wprowadzać kilka fajnych nowości, jeżeli nam się uda oczywiście. Przy tym, co mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o stadion Osiru. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyście przychodzili na mecze, naprawdę, bo to wy jesteście siłą tej właśnie drużyny, tego właśnie klubu. Czemu uciekasz, jak ja mówię do ciebie? Właśnie to jest sam sen.
właśnie pytam, żeby was nie denerwować. Dawaj, dawaj! Jest, panowie, zmieniamy, dawaj. Kto wyjdziemy? Stoi! Powodzenia, panie kapitanie. Powodzenia. Dobrego meczu. No i kocie, niech wygra lepszy, nie? Brawo, brawo, siema! Brawo!